zawsze są faworytkami. Proszę nie gadać głupot. Jak Klaudia ma 6-6, no to jasne, że jest faworytką. Klaudia zawsze jest faworytką. Klaudia siada w roli faworytki do każdej partii. A czasami po prostu... To nie jest zależne od Klaudii, że może czasami ten, ale dzisiaj Klaudia jest faworytką, Klaudia gra do przodu i jeżeli ktoś ma skumulować złe ruchy, to ja je będę kumulował, ja to wezmę na siebie, a Klaudia będzie robiła tylko do dobra. Ja najbardziej się zgadzam. U mnie nie ma tak, że jestem faworytką czy nie jestem, siadam, gram, nieważne z kim do przodu, wygrywam i tyle. No, nie ma co się bać, nie ma co przeżywać. Gra do Rosji. Ja pamiętam taką partię z Mistrzostw Europy z Warszawy. Miałeś wygraną z góreczki, no ostatecznie... Dzisiaj to też posądziło w wyniku meczu. Dzisiaj też gracie razem, tak? Tak, no spotkałyśmy się w czerwcu na Mistrzostwach Europy w Rumunii. To w ostatniej partii, która decydowała o awansie do Pucharu Świata, zremisowałyśmy. No trochę partii już zagrałyśmy, więc nie jest mi to obca rywalka. Znam ją dobrze, więc zaskoczę ją dzisiaj, będzie dobrze. Coś specjalnego. Tak, Windzie Bartosz przygotowywał. Zawodniczki. Gdzie bardzo przygotowywał zawodniczki? W Indzie. Przede wszystkim na Klaudii. No nie oszukujmy się, niestety nigdy nie udało nam się z Rosją wygrać, więc też nas tak trochę traktują, może nie jak frajerki, ale no wiadomo, prawda, jak zawsze co najmniej remis mają w kieszeni, a niestety no przeważnie nas ogrywają, więc my też się tutaj zmotywujemy, mam nadzieję, dzisiaj i pokażemy, na co nas stać. I mam nadzieję, że ten wynik w końcu się odwróci, no bo w końcu każda seria się kończy i wygramy. Meczu pań, tak? Tak. Nie obstawiam lotto. Tym razem, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, jaki wynik obstawiam, ale wierzę w dziewczyny, wierzę w to, że dadzą tym razem radę i kibicuję im z całego serca. Co Radek robi, mówiłeś? No, życzymy dobrych wyników pani. My także panom życzymy dobrych. Liczę, że dzisiaj losowanie będzie po naszej myśli. Jakie losowanie? Zakładasz? No ale mówię, że się nie zakładasz.